Powtórka z biologii. Cześć! W tym filmie omówię budowę i funkcjonowanie jednego z organu rośliny, jakim jest korzeń. W budowie rośliny okrytonasiennej wyróżniają się dwie zasadnicze części – korzeń i pęd. Mianem pędu określa się łodygę wraz z umieszczonymi na niej wiśmi oraz okresowo pojawiającymi się kwiatami i owocami. Korzeń, łodyga i liście to organy wegetatywne, służą głównie odżywianiu rośliny i uczestniczą w jej wzroście. Czasowo pojawiające się na łodydze kwiaty oraz wywodzące się z nich nasiona i owoce służą przede wszystkim do rozmnażania, więc są organami generatywnymi. O organach generatywnych będzie mowa przy szczegółowym omawianiu nasiennych. A teraz skupmy się na korzeniu. Zaczynamy od funkcji. Podstawową czynnością fizjologiczną korzeni jest zaopatrywanie rośliny w wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne czerpane z gleby. Główną funkcją mechaniczną jest przytwierdzanie rośliny do podłoża i utrzymywanie jej w pozycji pionowej. Starsze partie korzeni pełnią zwykle funkcję magazynów związków zapasowych organizmu. U wielu gatunków korzenie lub ich części, dzięki odpowiedniej budowie, są szczególnie przystosowane do tej funkcji. Niektórym roślinom korzenie służą do rozmnażania bezpłciowego, czyli wegetatywnego. U wielu roślin okrytonasiennych korzenie spełniają też i inne, dodatkowe funkcje, ale o tym pod koniec dzisiejszego filmu. Pewnie każdy wie, że pierwszym organem, który rozwija się podczas kiełkowania nasienia, jest korzeń. Dopiero później pojawia się łodyga i liście. Wraz z rozwojem rośliny korzeń wydłuża się i rozrasta. W ten sposób tworzą się systemy korzeniowe. Wyróżnia się dwa podstawowe typy takich systemów korzeniowych – palowy i wiązkowy. System palowy tworzy silnie rozbudowany korzeń główny, rosnący pionowo w dół i wiele znacznie mniejszych korzeni bocznych. Zaś system wiązkowy składa się z licznych, prawie jednakowych, cienkich korzeni. W systemie wiązkowym brak korzenia głównego. Wiązkowe systemy korzeniowe występują przede wszystkim u traw i innych roślin jednoliściennych. Trzeba również wiedzieć, że korzenie nie zawsze wywodzą się z zawiązka korzenia zarodkowego. U niektórych roślin mogą jeszcze występować tak zwane korzenie przybyszowe, które wyrastają z innych części rośliny, np. z łodygi lub liści. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak korzeń rośnie? Otóż korzeń roślin nasiennych wydłuża się dzięki intensywnie dzielącym się komórkom tkanki twórczej, znajdującej się w wierzchołku wzrostu korzenia. Wierzchołek ten okryty jest ochronną warstwą komórek miękiszowych, czapeczką korzeniową. Jej zadaniem jest zapobieganie mechanicznym urazom tkanki twórczej podczas przyciskania się korzenia w glebie. W wyniku podziałów komórek merystemu wierzchołkowego powstają wszystkie tkanki korzenia. No dobra, ale jakie części można wyróżnić w każdym przykładowym korzeniu? Już mówię. W budowie korzenia wyróżnia się kilka stref. Pierwsza z nich nazywana jest strefą podziałową korzenia i tworzą ją wcześniej omówiony stożek wzrostu wraz z czapeczką. Bezpośrednio za wierzchołkiem wzrostu znajduje się strefa wydłużania, tak zwana strefa elongacyjna. Strefa ta utworzona jest przez niezróżnicowane, szybko rosnące komórki. Komórki te, wydłużając się, popychają niejako do przodu, w głąb podłoża, wierzchołkową część korzenia. Te pierwsze dwie strefy, podziałowa i wzrostowa, warunkują stałe wydłużanie się korzenia, tym samym jego przyrost na długość. Za strefą wydłużania znajduje się strefa różnicowania się komórek, zwana też inaczej strefą włośnikową. Tu, jak nazwa wskazuje, następuje przekształcenie się komórek w tkanki stałe. Strefa ta nazywana jest również strefą włośnikową, gdyż liczne komórki tkanki okrywającej mają tu kilkumilimetrowej długości nitkowate uwypuklenia włośniki. Struktury te w znaczny sposób zwiększają powierzchnię chłonną korzenia. Występujące w ogromnej liczbie włośniki okrywają korzeń puszystym, jakby białawym nalotem, który jest widoczny gołym okiem. Strefa włośnikowa pełni główną funkcję korzenia. Następuje tu pobieranie wody i soli mineralnych z gleby. Za strefą włośnikową rozpoczyna się strefa wyrośnięcia korzenia, zwana też strefą korzeni bocznych. Nie ma ona określonej długości, lecz powiększa się stale wraz z wiekiem rośliny. Jak łatwo zaobserwować, strefa ta jest zazwyczaj najdłuższa i najbardziej masywna w całym korzeniu. Występują tutaj korzenie boczne, zatem to od niej zależy umocowanie rośliny w podłożu, jak i intensywność transportu wody ze strefy włośnikowej do pozostałych części rośliny. Ponadto trzeba pamiętać, że w tym obszarze tkanki mają już ostatecznie uformowany układ, zwany pierwotną budową korzenia. Wraz z wiekiem u wielu roślin strefa ta może przyrastać na grubość.
Przejdźmy sobie teraz do omówienia układu tkanek w przekroju wyżej wymienionej strefy o układzie pierwotnym. Tkankę okrywającą w młodym korzeniu stanowi skórka, epiderma, zwana tu również ryzodermą. Zbudowana jest ona z jednej warstwy cienkościennych, żywych komórek, ściśle do siebie przylegających, przystosowanych do pobierania wody. Czynność tę usprawniają wcześniej wspomniane włośniki. Pod tkanką okrywającą znajduje się obszar wypełniony tkanką miękiszową, zwaną korą pierwotną. Komórki tutaj mają cienkie ściany celulozowe i ułożone są dość luźno, wskutek czego występują tu liczne przestwory międzykomórkowe, ułatwiające wymianę gazową między komórkami. Od centralnej części korzenia kora pierwotna oddzielona jest warstwą endodermy, zwanej potocznie śródskórnią. Zbudowana jest ona z martwych komórek o zdrewniałych i wysyconych suberyną ścianach, uniemożliwiających przenikanie wody. Stanowi ona również sztywną powłokę, ochraniającą tkanki leżące w centralnej części korzenia. Na szczęście niektóre jej komórki pozostają żywe i cienkościenne. Są to tak zwane komórki przepustowe, umożliwiające transport wody pobranej przez włośniki do komórek leżących głębiej. Co znajduje się głębiej? Otóż centralną część korzenia zajmuje walec osiowy. Pierwsza warstwa komórek w owym walcu osiowym ma charakter tkanki twórczej i nosi nazwę okolnicy lub perycyklu. To ona daje początek korzeniom bocznym. Najważniejszymi częściami walca osiowego są wiązki przewodzące drewno, inaczej ksylem, i łyko, floem. Komórki drewna to cewki i naczynia. Zwykle rozmieszczone są w centrum walca w postaci promienistej gwiazdy. Są one odpowiedzialne za przewodzenie wody wzdłuż korzenia. Pomiędzy elementami ksylemu znajduje się łyko, nieraz tworzące wyspecjalizowane człony rurek sitowych. Są one, w odróżnieniu od drewna, odpowiedzialne za transport wzdłuż korzenia asymilatów, przede wszystkim cukrów, powstałych w wyniku fotosyntezy. W korzeniach roślin wieloletnich, zwłaszcza drzew i krzewów, pomiędzy elementami drewna i łyka znajdują się komórki miazgi, kambium, będącej tkanką twórczą dla wiązek przewodzących. Dzięki temu umożliwiony jest przyrost na grubość tych korzeni. A jak to się wszystko dzieje? Już tłumaczę. Otóż w wyniku odróżnicowania się komórek tkanki miękiszowej w rdzeniu walca osiowego powstają komórki miazgi. Ulokowane są one pomiędzy łykiem a drewnem, a dokładnie od strony wewnętrznej łyka pierwotnego, jak i zewnętrznej strony drewna pierwotnego. Następnie pasemka komórek miazgi łączą się ze sobą, tworząc zamkniętą warstwę, coś na kształt powyginanego pierścienia. Dalej, dzięki działalności kambium, zaczyna się rozrost tkanki przewodzącej wtórnej, czyli komórki łyka wtórnego produkowane są i dokładane na zewnątrz kambium, a drewna wtórnego do wewnątrz. W końcowym etapie przyrostu korzenia na grubość, kambium przyjmuje kształt walca i dochodzi do zgniecenia łyka i drewna pierwotnego przy równoczesnym dalszym wzroście drewna i łyka wtórnego. W wyniku odróżnicowania komórek z peryferyjnych warstw perycyklu powstaje fellogen. Produkuje on na zewnątrz komórek wtórną tkankę okrywającą. Dalszy rozrost walca osiowego powoduje, iż miękkisz, skórka i endoderma nie nadążają nad przyrostem. Ulegają rozerwaniu i zniszczeniu. W miejsce pierwotnej tkanki okrywającej, skórki, pojawia się wtórna, korek, dostosowany do przyrostu na grubość. Ok, na zakończenie przyszedł czas na krótkie omówienie modyfikacji korzeni, pozwalające im spełniać bardziej wyspecjalizowane funkcje niż tylko ulokowanie w glebie i pobieranie wody. Jako pierwsze, korzenie spichrzowe. Występują u marchwi, pietruszki czy rzodkiewki. Pełnią one funkcję organów magazynujących substancje pokarmowe, zapasowe. Zazwyczaj są grube i mięsiste. Charakteryzują się silnie rozrośniętym miękiszem spichrzowym. Korzenie czepne. Obecne są na przykład u bluszczu pospolitego. Te wyspecjalizowane korzenie przybyszowe są charakterystyczne dla pnączy i epifitów, takich jak storczyki. Służą do przymocowywania rośliny do gałęzi lub wysokich pni drzew, skał, murów lub ścian. Korzenie podporowe. Występują u roślin rosnących nad brzegami wód lub w grząskim podłożu, takich jak kukurydza czy mangrowce, na morzyny. Wyrastają z łodygi na pewnej wysokości nad gruntem. Pozwalają na bardziej stabilne umocowanie rośliny w podmokłym gruncie, chroniąc ją przed zatopieniem. Korzenie oddechowe. Występują u cypryśnika błotnego i drzew lasów namorzynowych. Mają postać długich stożków wyrastających nad powierzchnią gleby lub wody. Zapewniają dostęp powietrza do systemów korzeniowych na terenach długotrwale zalanych wodą.
występują przede wszystkim u roślin klimatu ciepłego, rosnących na terenach bagnistych, tam gdzie w podłożu jest bardzo mało tlenu. Jako następne, korzenie powietrzne. Występują u niektórych epifitów i figowców rosnących w lasach tropikalnych. Tutaj chciałbym nadmienić, że bardzo często mylone są one z korzeniami oddechowymi, co jest błędem merytorycznym. Korzenie te, w odróżnieniu od oddechowych, nie zagłębiają się w podłożu, tylko swobodnie zwisają w powietrzu. Ich specyficzna budowa pozwala wchłaniać wodę jak gąbka bezpośrednio z opadów atmosferycznych, rosy czy pary wodnej. I jako ostatnie, haustoria, czyli ssawki. Te zmodyfikowane korzenie występują u roślin pasożytniczych i półpasożytniczych, takich jak jemioła czy kanianka. Roślina pobiera za pomocą ssawek wodę lub substancje odżywcze ze swojego żywiciela. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta wiedza Ci się zakorzeni i na egzaminie nie będziesz miał z tym problemów. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnego filmu.